Karzon pokonał w swoim ostatnim meczu Piorun Zaodrze. Wygrana pewnego już mistrza nie była niespodzianką, bowiem pomarańczowi byli co prawda najlepszym z Beniaminków, ale zgromadzili jedynie 7 punktów. Wystarczyło to do utrzymania, ale pokazuje, że po reformie i zmniejszeniu najwyższej klasy rozgrywkowej przewaga starych ligowców nad Beniaminkami jest bardzo duża. Drugie miejsce w Superlidze, dość niespodziewanie, ale jak najbardziej zasłużenie, trafia do Oponiksu. Trzeci SIF Telekomunikacja dla Biznesu. Rozstrzygnięcia w pierwszej lidze ważyły się do ostatniego tygodnia. Ostatecznie triumfowali reprezentanci Akademii Wojsk Lądowych. Wojskowi, którzy standardowo grali 2 mecze jednego dnia, najpierw pokonali po wyrównanym spotkaniu Kluę, a potem zdemolowali na szańcach 7A. Za plecami AWL na finiszu Real Compensación przeskoczył Tomtex wynikiem bezpośredniego spotkania. Było to o tyle ważne, że tylko zajęcie 2 pierwszych miejsc gwarantowało awans. W strefie spadkowej również bezpośredni wynik zdecydował o utrzymaniu Złotego Lwa kosztem Castorama Corona. Golden Care w końcówce się rozkręcił i odbił od dna, wyprzedzając Kluę. Na końcu z 2 punktami 3M. Nie można tu mówić o jakimś poziomie profesjonalnym, ale jest wielu zawodników, którzy naprawdę prezentują ciekawy poziom. Futsal to gra zespołowa i tu trzeba patrzeć na to, jak się poruszają niektóre zespoły, jakie mają zagrywki taktyczne, ale o niuansach decydują indywidualności. I tak jak pierwszy mecz, przecież się bardzo męczyliśmy z drużyną Klu, bo widać, że ona była poukładana taktycznie i tutaj niuanse zdecydowały. Tak, szczęście można powiedzieć, bo nie przeważaliśmy w tym meczu. No, można powiedzieć, że cel osiągnięty. Wygraliśmy tę pierwszą ligę, ale to nie, jeśli chodzi o frekwencję, to nie do końca jestem zadowolony, więc z taką frekwencją w Superlidze to będzie ciężko, ale myślę, że chłopaki się zmobilizują i w przyszłym sezonie już będziemy grać w futsal prawdziwy, gdzie będę mógł w końcu usiąść na ławce i mieć do dyspozycji 2 czwórki. Zająć się tym, na czym się znam, czyli na trenowaniu, a nie na bieganiu po boisku. Jeżeli spojrzymy na tabelę drugiej ligi, rzuca się w oczy duża przewaga czołowej czwórki nad resztą stawki. Mistrzem gracza AZS-u Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mistrzostwo przypieczętowali w ostatnim, dość specyficznym meczu. Ciężko było wygrać ten dzisiejszy mecz? Był bardzo ciężki mecz, jak widać z chłopakami cali zmęczeni jesteśmy, także bywały cięższe mecze, ale na szczęście podołaliśmy temu zadaniu, także cieszymy się z mistrza. Co zadecydowało o wygranej? Na pewno skład dzisiejszy, bardzo dobry dobór zawodników, forma przygotowana w tym tygodniu na treningach i myśl o tym, że możemy wygrać chyba mistrza i zaraz idziemy na piwko, także to też zdecydowało na pewno. Za plecami białych sezon kończy Goya Bianco Stars i Żar Tropików. Brak medalu, ale awans zalicza Elektrobud. Wynik ten zdaje się satysfakcjonować czerwonych. Tylko i aż 4. miejsce. No, wydawało nam się, że będziemy mogli pograć coś więcej, ale tak naprawdę cel został osiągnięty, bo chcieliśmy awansować, więc się udało. No, trochę nam zabrakło widocznie, żeby zdobyć medale, więc trzeba się zadowolić tym, co jest. Drużyny z czołówki, no jakoś tak za bardzo może chcieliśmy grać z nimi otwarty futbol i zostaliśmy przez to skarceni. No, taki styl mamy po prostu, trochę może chaotyczny, ale gdzieś tam jakieś sukcesy to przyniosą, no, ale przynajmniej będziemy mieli prawdopodobnie, no liczymy, że tak się sezon skończy i osiągnięcie indywidualne. I Grzesiu Kiełkowski myślę będzie i kandydatem do MVP sezonu i do Króla Szczelców. Ogólnie chyba słabszy trochę, słabszy poziom niż w zeszłym sezonie. Jak spadaliśmy, czy jak graliśmy w drugiej lidze, to jednak wydaje mi się, że rzeczywiście może być tak jak mówisz, że jest większa przepaść między górą. Czołówką. Bo tutaj dzisiaj nawet to mieliśmy sporo szczęścia, bo zawodnicy z Eurocashu 3 razy na pustą bramkę nie trafili i wynik byłby całkiem inny. Najsłabiej w sezonie spisali się gracze Toyoty Nowakowski, którzy kończą rozgrywki z zerowym dorobkiem. Najlepszym strzelcem Superligi Adam Kubasiewicz z SIF, w pierwszej lidze Damian Rudzki z Tomtexu, a w drugiej Grzegorz Kiełkowski z Elektrobudu.